Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy mega fajny czas. Wstałem specjalnie wcześniej, żeby przyjechać na tą miejscówkę i nagrać dla Was materiał. Będziemy rozmawiać na temat filtrów. Po ostatnim moim filmie na ten temat było dużo pytań. Dzisiaj postaram się w 5 takich krótkich krokach pokazać Wam, jak najlepiej wykorzystać te filtry. Na przykładzie Mini 3 Pro, akurat tego drona wziąłem ze sobą. To jest dobry przykład, dlatego że dron ma duży otwór przysłony 1.7 i trzeba przy nim koniecznie zastosować filtry. Więc zaczynajmy. Słuchajcie, pierwsza najważniejsza sprawa to określamy naszą rozdzielczość i klatkaż, w jakim będziemy filmować. To jest mega ważne, dlatego że na bazie klatkażu określamy czas naświetlania, jaki jest nam potrzebny do uzyskania danego efektu i danych ujęć. No dobra, słuchajcie, ale rodzi się pytanie, jak mamy określić rozdzielczość i klatkaż, bo to nie jest takie proste. W niektórych dronach mamy na przykład rozdzielczość 4K i tylko 25 albo 30 klatek na sekundę, ale w innych, takich jak na przykład Mini 3 Pro, mamy 4K już w 50 klatkach na sekundę, więc mamy wybór. Możemy albo filmować w 4K w 25 lub 4K w 50 lub zejść też z rozdzielczością, na przykład na Full HD i filmować w 100 klatkach na sekundę. Co nam to daje? A mianowicie możemy sobie zwolnić obraz w postprodukcji, ujęcia mieć o połowę wolniejsze, na przykład dla 4K w 50 możemy zwolnić właśnie o połowę, a dla Full HD możemy zwolnić nawet czterokrotnie i osiągnąć efekt slow motion, mega efekt. I teraz jak dobierzemy do tego czas naświetlania? Także jak widzicie, dobór filtra jest to pewien proces i on zależy od kilku zmiennych. One nie są wcale takie trudne, każdy filmowiec jest w stanie sobie z tym poradzić, tylko trzeba troszeczkę więcej doświadczenia. Więc jeżeli określimy już w tej chwili naszą rozdzielczość i klatkaż, załóżmy 4K w 50 klatkach, okazuje się, że shutter speed, czyli czas naświetlania, powinien wynieść 0,01 sekundy, bo jest to reguła 180 stopni, której przestrzegamy i która mówi, że nasz czas naświetlania powinien wynosić dwukrotność klatkażu. Czyli dla 50 klatek na sekundę powinniśmy uzyskać czas naświetlania 0,01 sekundy. No dobra, i teraz już jesteśmy świadomi tego, że trzeba zastosować regułę 180 stopni, trzeba zwolnić czas naświetlania, czyli wydłużyć go de facto, czyli mamy 0,01 sekundy, okazuje się, że wszystko ustawiliśmy sobie manualnie i co się dzieje? Mamy prześwietlone ujęcia o 2, 3, nawet 4 działki przysłony. Jest za dużo światła, ekspozycja niestety jest zupełnie przestrzelona i dlatego potrzebujemy zastosować filtr. Teraz będziemy dobierać filterek. I teraz w takim dniu, jak jest normalny polski dzień, trochę słońca, sporo chmur, możemy spróbować rozpocząć nasz dobór filtra, bo będziemy wiedzieli z doświadczenia za chwilę, od mniej więcej 4 działek przysłony, tak? Czyli ND16. Zakładamy ND16 i przy tych ustawieniach manualnych patrzymy, co się dzieje, jak układa nam się ekspozycja, czy jest -0,7, -0,3, 0, +0,3, +0,7. W tym zakresie powinniśmy uzyskać wynik. Jeżeli to otrzymamy, to jesteśmy mniej więcej na granicy doboru filtra prawidłowej. Jeżeli natomiast przekracza nam powyżej jednej działki przysłony, na minus lub na plus, wtedy powinniśmy zmienić i zastosować filtr albo słabszy, jeżeli jest na minus, albo mocniejszy, jeżeli jest na plus. Teraz mamy taką sytuację, że mamy tylko i wyłącznie filtr UV. Jesteśmy w trybie Pro i czas naświetlenia wynosi 1600 sekundy. Teraz, żeby zastosować regułę 180 stopni, jedziemy na 1/100. Okazuje się, że mamy prześwietlone ujęcia +2,3. Założyliśmy filtr ND16 w tej chwili. Jest idealnie, jeżeli chodzi o czas naświetlania, jeżeli chodzi o regułę 180 stopni. I też jeżeli chodzi o ekspozycję, jest na 0. Trzeba też pamiętać oczywiście, że do danego ujęcia dobieramy filtry, bo jeżeli spojrzymy do góry z tej pozycji, okaże się, że filtr powinien być nawet mocniejszy. W tej chwili mamy prześwietlone o 1 działkę. Teraz mamy czas naświetlania bez filtra, jeżeli chodzi o to, co zyskaliśmy, 1/2000 sekundy.
bardzo krótki czas naświetlania. Jedziemy w stronę drzewa. Mieliśmy taką sytuację, że przy tym przelocie w lesie 1,4 sekundy bez filtra ND. W takim razie teraz zmienimy na ND8. Fajne jest to, że każdy komplet filtrów ma taką ściereczkę. No i teraz można już robić ujęcia. Jedziemy, ujęcia z filtrem. Słuchajcie, tutaj w lesie dobór ekspozycji jest trochę trudny, dlatego że mamy miejsca mocno kontrastowe, są prześwietlenia i są też cienie. Z jednej strony, jeżeli będzie za ciemno, możemy w postprodukcji coś więcej zrobić, rozjaśnić te cienie, dlatego że zakres dynamiczny tego drona już jest ok. Przy Mini 2 byłoby ciężko. Z drugiej strony, jeżeli prześwietlimy te miejsca, które nam wystają, na przykład fragmenty nieba albo wody, to już nie odzyskamy tych detali. Więc ja tutaj zrobiłem dwie sekwencje, jedna z filterkiem ND8, a druga z ND4. I ta ND4 jest poprawna, według reguły 180 stopni, natomiast ND8 jest niby za mała ekspozycja, czyli za mało światła, ale mogę to podciągnąć w postprodukcji. I to jest ta istota. Nie zawsze ta reguła sztywno się sprawdza, szczególnie jak mamy właśnie takie bardzo kontrastowe miejsca jak ten las. Gdzie ty chodziłeś? Byłeś gdzieś na spacerku sam? Się wybrałeś? Byłeś niegrzeczny. Dobry pies. Nagrywamy, tak? No dobra, rodzi nam się następna wątpliwość, czy użyć zwykłych filtrów ND, czy może użyć filtrów NDPL z polaryzacją. Jaka jest różnica? To jest dosyć prosta sprawa. Jeżeli chodzi o zwykłe filtry ND, mamy tutaj tylko redukcję ilości światła dopływającego do matrycy przez obiektyw. Natomiast w przypadku NDPL, oprócz redukcji światła, mamy jeszcze polaryzację tego światła, czyli na przykład redukujemy odbicia, zwiększamy kontrast, ale także nasycenie kolorów. Czyli de facto w filtrach ND mamy tylko i wyłącznie redukcję światła, wydłużenie czasu naświetlania. Natomiast tutaj mamy też polaryzację. Czasami jest tak, że faktycznie te odbicia bardzo mocno przeszkadzają, tak jak odbicia od wody, czy od szyb, od maski samochodu, od dachu blaszanego. A czasami jest tak, że te odbicia niczego nie zmieniają, nawet są bardziej pożądane i dlatego jest warto mieć filtry takie i takie. Natomiast jeżeli bym miał wybrać jeden model, wybrałbym NDPL. Co jest genialne w tych filtrach polaryzacyjnych, to jest fakt, że one tutaj mają duże ułatwienia, a mianowicie mają znacznik. Freewell pomyślał o tym, jako że tutaj mamy ustawienie zarówno horyzontalne, czyli poziome, jak i wertykalne, pionowe. I dla tych dwóch pozycji kamery właśnie Freewell przygotował znacznik i dużo łatwiej nam ustawić polaryzację, co zwykle nie jest wcale takie proste. Jeżeli chodzi o lustrzanki, to jeszcze czy bez lusterkowce, ale tutaj już jest trochę tricky, bo rozmiary tych optyk są bardzo małe i też nie tak łatwo ewidentnie stwierdzić, kiedy ta polaryzacja działa. Także słuchajcie, polaryzacja głównie wtedy, kiedy chcemy zredukować odbicia, tak jak mówiłem wcześniej, ale też wtedy, kiedy chcemy dodać trochę nasycenia koloru albo zwiększyć kontrast. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to postaram się kontynuować tę serię. Natomiast pamiętajcie też o tym, że jestem autorem warsztatów online. Szereg warsztatów jest darmowych, bo 99% materiałów, które produkuję, tworzę, są darmowe, 1% premium. Zachęcam Was zarówno do aplikacyjnych, jak i produktowych, na przykład z Mini 2,
czy Mini 3 Pro, które są absolutnymi bestsellerami. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!